Cześć, ja nazywam się Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Przed nami kolejne podsumowanie takiego półtora tygodnia, tego co się działo, a działo się bardzo dużo, także zapraszam. Klasycznie na początek GeForce Now. Mieliśmy aktualizację programowania, czyli aplikacji GeForce'owej na PC-cie i na Macach. Fajne rzeczy, dodali nam statystyki, także o ile na Stadii można było załatwić je wtyczką, taką nieoficjalną, o tyle tutaj mamy już oficjalne wsparcie, także zobaczymy sobie opóźnienie, ilość straconych paczek, jaki mamy aktualnie FPS, co jest fajne, no bo GeForce Now przez to, że działa na PC-tach, to możemy te ustawienia graficzne czasem doprowadzić jakby trochę wyżej niż możliwości performansowe tego naszego sprzętu. To trochę inaczej niż na Stadii. Tak samo tutaj, jak widzicie, pełne podsumowanie sieci, tego co widzimy, no bardzo fajna rzecz, naprawdę super. Szczególnie dla mnie, jak będę robił jakieś kolejne testy, no to jestem bardzo zadowolony. Fajnie. Dalsze udoskonalenia tutaj w ogóle obniżyli znowu opóźnienie. Napisane, że dzięki adaptacyjnemu V-Syncowi nawet o 16 milisekund, więc super. Czy takie gry jak Rainbow Six Siege, Rust czy Wiedźmin 3 już będzie z tego korzystał. Dalsze drobne usprawnienia, jakiś tam ekran powitalny dodany, tutaj chyba nic takiego, co by nam jakoś mocno zrobiło nas mocne wrażenie, ale z drugiej strony idzie do przodu, są aktualizacje, chłopaki się rozwijają, także ekstra. No i gierki. Tutaj cofamy się troszeczkę do 17 czerwca, bo w zeszły piątek nie było podsumowania. Więc Guardians of Galaxy ze stajni Marvela i Humankind zamknięta beta wchodzi też do GeForce Now. Tutaj jeżeli ktoś lubi klimaty Marvelowe i superbohaterskie, gra zapowiada się fajnie, tym bardziej z jakimś takim ciekawym systemem grania z muzyką. Jak ktoś oglądał film, to pewnie wie, że fajna muzyka jest nieodłącznym elementem Guardians of Galaxy. No i ostatni czwartek, tutaj jedno z fajniejszych zaskoczeń, gier, które nawet nie wiedziałem, że wychodzą, to takie ciekawe, czyli LEGO Builder's Journey. Bardzo mi się spodobał ten trailer, na pewno zagram w tą grę. Jestem jakimś super fanem LEGO. Wolę, jeżeli już bym miał w takich klimatach wybierać, to wolałbym coś bardziej złożonego, jak na przykład Warhammerek. Ale generalnie całość wygląda naprawdę świetnie i myślę, że jest warto ogrania. Dynamika gry, przynajmniej w trailerach, nie wyglądała na jakąś skakującą, więc tym bardziej w chmurze może być fajne do ogrywania na tablecie czy na telefonie gdzieś tam w krótkich sesjach. Wygląda bardzo zachęcająco. Into the Abyss oczywiście wchodzi, Kena Bridge of Spirit. Ja też o tej grze wcześniej nie słyszałem, ale wygląda całkiem ciekawe, tutaj możecie sobie zobaczyć trailerek. No, wygląda na dosyć przyjemną grę przygodową. Co z tego będzie? Zobaczymy. No i wracając do tego czwartku, to podsumowanie jeszcze gier, które w tym tygodniu będą możliwe do ogrania na GeForce Now. Ciekawostką jest oczywiście Iron Harvest, ale on tutaj wchodzi do Epic Game Store, bo już kiedyś wspominaliśmy, że dostępne jest DLC, ale to było wsparcie ze sklepu Steam, a teraz można też ogrywać wersję z Epica. Tyle jeśli chodzi o GeForce Now. Stadia. No, w Stadii dzieje się wyjątkowo dużo. Naprawdę chłopaki ostatnio przyspieszyli tak, że co piątek mógłbym tutaj pisać encyklopedię wiedzy. To tutaj mamy przed sobą gry, które w najbliższym czasie pojawią się w Stadii, czyli NFL 2022, Hello Engineer, to też nowe nawiązanie, Olympic Games już weszło, już widziałem, jak tam chłopaki na grupach stadiowych grają i wygląda naprawdę dobrze. Fajnie, że odeszli od takiej jakby symulacyjnej formy tej gry i przeszli w taką zabawną, bo to chyba jedyne rozwiązanie, żeby jakoś to skrócić tą fizykę i nie na tyle sportów w jednej grze. Co dalej? No przede wszystkim wystartowała już Stadia na telewizorach, a to oznacza, że możecie grać bez Chromecasta Ultra na TV, na urządzeniach, które są wspierane. Próbować może na każdym telewizorze, więc jeżeli macie jakikolwiek TV z Androidem, możecie próbować instalować i grać. Działają wszystkie pady podłączone przez Bluetooth do telewizora lub po kablu i oczywiście pad od Stadii. Ja ze względu na opóźnienia polecałbym korzystać z pada po kablu, jeżeli nie macie pada stadiowego. Pad stadiowy ma taką specyfikę, że łączy się po Wi-Fi bezpośrednio z serwerami, więc to opóźnienie jest dużo, dużo mniejsze. Bluetooth w telewizorach jest różny i żebyście się po prostu nie zniechęcili, że to opóźnienie jest takie duże, polecam próbować na kablu, a dopiero potem ewentualnie na Bluetoothie zobaczyć, jak to działa, bo Bluetooth generuje naprawdę spore opóźnienia. Niektóre osoby, które korzystają z Google TV, zostały, tak tu widzicie, zniżkę 50% na kontroler Stadii. Także zobaczcie, jeżeli korzystacie z Google TV,
macie swoje konto gmailowe tam podpięte, może gdzieś u was na mailu też taka zniżka leży, choć oczywiście w Polsce jest to mało prawdopodobne. Tak, do Borderlands 3 wpadł crossplay, więc można już grać ze wszystkimi innymi platformami, czyli Xbox, PC, Mac i Stadia dostały crossplay. Crossplay nie dostało PlayStation, ale tam wiadomo, oni raczej nie integrują się z innymi platformami. Także co dodatkiem do tego jest to, że Borderlands 3 ma także dni bezpłatnego grania teraz i można grać za darmo. Są oczywiście letnie okazje, dosyć mocne wyprzedaże, jeżeli was to interesuje, czyli znowu cała grupa gier Ubisoftu, Borderlands właśnie ze wszystkimi dodatkami jest na wyprzedaży, wersja Ultimate za 214 zł, także jeżeli wypróbujecie i wam się spodoba, to można grać dalej. Darksiders Genesis, bardzo fajna gra. Dirt 5 jest na promocji pierwszy raz, więc też warto spojrzeć, jeżeli jesteście fanami wyścigów. Mi akurat dirtowy model jazdy w ogóle nie podszedł. Grałem sobie na Xboxie w Game Passie i zupełnie nie mój klimat, ale to nie znaczy, że wam się nie spodoba. Metro Outriders i znowu na promocji Outward. Red Dead Redemption to też niezbyt często jest na promocjach, więc warto sobie spojrzeć. No dużo, dużo, dużo gier na promocjach. Idąc dalej, Stadia... Pojawiło się Just Dance, tutaj trochę szersze podsumowanie, bo nie było mnie dwa tygodnie. Przelecę sobie trochę tego Twitterka, bo pojawiła się jedna fajna informacja z gier, które zostają zapowiedziane, a mianowicie jest to Avatar. I tutaj jest to tyle ciekawe, że jest to gra next genowa, a to oznacza, że będą musieli update'ować serwery, nie mają wyjścia. Więc w 2020 roku już wiemy, że doczekamy się update'u serwerów Stadii i tym samym Avatar Frontiers of Pandora wyjdzie na Stadię w 2022 roku. Świetna informacja. No i tyle, jeśli chodzi o Stadię. xCloud albo Xbox Cloud Gaming. I tutaj mamy kilka nowości, z czego jedna jest po prostu rewelacyjna. Kilka nowych gier wchodzi do clouda, także mamy Banjo-Kazooie, z takich ciekawszych gier Worms, Rumble, też nowa część, myślę, że się wszystkim spodoba. I to tyle z czegoś takiego, no Limbo, jeżeli ktoś jeszcze nie ograł, gra już ma swój czas, więc jeżeli nie ograliście, to naprawdę warto. No ale to nie jest jakby ta informacja, na którą tutaj wszyscy czekamy. Informacja jest taka, że xCloud wchodzi już na Xbox Series X. Microsoft obiecał, że do 10 czerwca już będzie ten ostatni etap przesiadania się na hardware xboxowy, no ale nie było wiadomo, kiedy zaczną go udostępniać. Tutaj Tom Warren pochwalił się, że no, Yakuza, Rainbow Six Siege i inne gry pokazują opcje grania w 120 fpsach. No i cóż, no rzeczywiście tak jest. Gry wczytują się dużo szybciej, niektóre. Mają opcje graficzne zarezerwowane, tak tu widzicie, High Resolution, Normal, tylko zarezerwowane dla Xbox Series X, więc ta przesiadka już się zaczęła. Można patrzeć na listy gier, ona się cały czas zmienia. Ja postaram się aktualną listę wrócić do opisu, ona jest dosyć długa. Natomiast ja sprawdziłem to na szybko i rzeczywiście Sea of Thieves no, działa nieprawdopodobnie lepiej. Jest 60 klatek na 100%, jeżeli nie więcej. No, mój monitor wyświetla, ma 60 Hz, więc więcej tak bym nie zobaczył, ale chodzi, gra dużo płynniej, ale przede wszystkim są znacznie mniejsze opóźnienia. Więc naprawdę działa to świetnie. Jest to świetna informacja, że to się zdarzyło już teraz. I teraz należy tylko i wyłącznie czekać aż podniosą jakość streamowanego obrazu, bo z tym niestety cały czas jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy, czyli 720p skalowane. Zerknąłem na monitor sieci, nic się nie zmieniło w tej kwestii, czyli dalej jest to tam około 1,5 megabajta na sekundę, więc czekamy na zmianę jakości obrazu, na stream 4K. I tak naprawdę będzie to naprawdę jedna z lepszych ofert cloudowych. Jak jeszcze wyciągną ten abonament cloudowy na zewnątrz, będzie można kupić tylko opcję dostępu do clouda, no to jesteśmy w domu, bo Xbox Series X, ten hardware robi robotę. Czas wczytywania i wszystkiego zmienił się diametralnie. Także świetna informacja z obozu Microsoftu. I to tyle na dzisiaj. Fajne tygodnie, dzieje się naprawdę dużo. Ja jestem zadowolony, cloud idzie w ciekawym kierunku. Cały czas co prawda wyczekuję kilku premier, ale myślę, że na razie nawet na to, co mamy tutaj zaoferowane w naszym kraju, możemy być bardzo zadowoleni. No i cóż, trzeba korzystać. Także grajcie, miłego weekendu, do usłyszenia, cześć!